Mówi się, że prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna. Jednak dzisiaj to początek zadecydował o tym, kto wygrał ten mecz, kto zgarnął 3 punkty. Tak, bardzo mocny porządek z naszej strony. Mamy do siebie pretensje. Kurzonka. Mamy do siebie pretensje o. Bo o 20 minut gdzieś cofnęliśmy się za bardzo i Podolskidzie przyjął inicjatywę. Niestety to skończyło się bramką dla Podolskidzie, ale cieszymy się bardzo, że te 3 punkty zostały w Mielcu, bo zakończyliśmy bardzo dobrze tą rundę. No właśnie, z czego wynikło to, że tak bardzo cofnęliście się od tej 20 minuty? Bo tak na dobrą sprawę jeszcze w pierwszej połowie Podbeskidzie mogło wyrównać, a nawet odwrócić wynik tego. Wiadomo, mieliśmy 2-0 i chcieliśmy też gdzieś poszukać naszej ostatnio silnej strony, czyli gry z kontry, bo dzięki tej kontrze ostatnio też zdobywaliśmy bramki. Ale na drugą połowę wyszliśmy już tak, jak powinniśmy grać od początku i to było widać, że Podbeskidzie w drugiej połowie nie grało tak jak w końcówkę pierwszej. I myślę, że za co rządzić jest. Musimy spędzić się na miejscu premiowanym awansem, więc można powiedzieć, że plan na tę rundę został wykonany. No tak, ale wiemy, że na wiosnę będzie mocna walka o to Ekstraklasę. Dużo klubów chce masować, mają apetyty, my tak samo, więc cieszymy się z naszego dorobku punktowego, ale w zimę czeka nas dużo pracy, żeby walczyć o Ekstraklasę dla Mielca. Dzięki. Mateusz, nie kończycie grać w piłkę jeszcze w tym roku, przed Wami mecz pucharowy. Jest szansa, że zajdziecie wysoko w Pucharze Polski. No tak, jedziemy teraz do Błękitnych, chcemy wygrać i przejść do następnej rundy i jak tam wygramy, to będziemy mogli sobie fajnie wszyscy siąść na święta i świętować.